kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 16. Pan Jezus i Kusiciel. Drogie dzieci, po ochrzczeniu przez świętego Jana, Pan Jezus udał się na pustynię, aby tam modlić się. Pustynia jest miejscem, gdzie nikt nie mieszka i gdzie nic nie rośnie. Pan Jezus chciał być zupełnie sam, aby rozmawiać z Panem Bogiem, swoim Ojcem, i także przygotować się do wielkiego zadania, które zostało mu dane – nauczyć ludzi, w jaki sposób pójść do nieba. Dlatego Pan Jezus modlił się na pustyni za wszystkich ludzi. Modlił się również za was. Pan Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni i 40 nocy, daleko od wszystkich. Podczas całego tego czasu nic nie jadł i nic nie pił, aż w końcu zaczął odczuwać bardzo dokuczliwy głód. Pod koniec pobytu Pana Jezusa na pustyni ktoś się koło Niego zjawił. Był to diabeł. Przypomnijcie sobie, że diabeł kusi ludzi, aby byli nieposłuszni i aby mówili nie Panu Bogu. To on próbuje nakłonić ludzi do popełnienia grzechów, jak to zrobił z Adamem i Ewą. Tak oto kusiciel zjawił się na pustyni, aby zobaczyć, czy uda mu się nakłonić również Pana Jezusa, aby zrobił coś złego. Nie zdawał sobie sprawy, że Pan Jezus jest Synem Boga i że nigdy nie zrobiłby niczego, co sprawiłoby przykrość Panu Bogu, Jego Ojcu. Ale diabeł wiedział, że Pan Jezus był bardzo głodny, więc powiedział do Niego, pokazując kamienie leżące na ziemi: jeśli jesteś Synem Bożym, przemień te kamienie w chleb. Zrobienie czegoś takiego byłoby dla Pana Jezusa bardzo łatwe, ponieważ jest On Bogiem i może uczynić wszystko. Ale Pan Jezus wiedział, że to kusiciel do Niego mówi i odpowiedział mu: nie. Pan Jezus chciał nam przez to pokazać, że lepiej odczuwać głód, niż popełnić grzech. Diabeł próbował jeszcze raz skusić Pana Jezusa, aby popełnił grzech. Zaprowadził go na wysoką wieżę świątyni. Tam powiedział Panu Jezusowi, aby rzucił się w dół, ponieważ Pan Bóg obiecał, że Jego święci aniołowie przybędą go podtrzymać, aby nie zrobił sobie nic złego. Pan Jezus wiedział, że jest to prawda, ale wiedział również, że Bóg, Jego Ojciec, nie chce, aby to zrobił, więc ponownie odpowiedział diabłu: nie. Pan Jezus nie chciał popełnić grzechu. Czy wiecie, co potem zrobił diabeł? Postanowił spróbować trzeci raz. Zaprowadził naszego Pana na bardzo wysoką górę i pokazał Panu Jezusowi świat, tak ogromny i tak piękny, i powiedział do Niego: oddam Ci to wszystko, jeśli tylko rzucisz się do stóp moich i oddasz mi pokłon. Pokłonić się szatanowi? Jakaż to okropna rzecz. Pan Jezus nie pozwolił diabłu dłużej mówić i powiedział: idź precz, szatanie. Jedynie Panu Bogu będziemy oddawać pokłon. To do Niego wszystko należy.
Te słowa sprawiły, że diabeł od razu uciekł. Diabeł wiedział, że Pan Jezus go pokonał i że nigdy nie zrobi tego, czego szatan będzie chciał. Nie, Pan Jezus nigdy nie popełniłby grzechu. I w ten oto sposób Bóg Ojciec zesłał swoich aniołów z nieba, aby usługiwali Panu Jezusowi i opiekowali się Nim. Czasami diabeł chce nas skusić do zrobienia czegoś złego, czyli do grzechu. Mówi nam, że nikt nie będzie wiedział o tym, co zrobiliśmy. Mówi też, że nikt nas nie zobaczy, ale to nieprawda. Tak jak Pan Jezus, tak i my nie możemy popełnić żadnego grzechu. Powinniśmy zawsze mówić diabłu nie. Pan Bóg, nasz Ojciec, wie o wszystkim, co robimy. Widzi wszystko. Kiedy jesteście posłuszni, kiedy mówicie prawdę, kiedy odmawiacie waszą modlitwę poranną i wieczorną, kiedy jesteście grzeczni w kościele, za każdym razem, kiedy robicie coś dobrego, słuchacie wtedy waszego anioła stróża. Ale kiedy jesteście nieposłuszni rodzicom, kiedy zabieracie rzeczy, które nie są wasze, kiedy nie mówicie prawdy, kiedy nie odmawiacie codziennej modlitwy, kiedy bawicie się w kościele i za każdym razem, gdy robicie coś złego, wtedy słuchacie szatana. Kogo więc chcecie słuchać? Co zrobiłby Pan Jezus na waszym miejscu? Kiedy chcecie być niegrzeczni, szybko zwróćcie się do Pana Jezusa i poproście Go, aby wam pomógł być grzecznymi. Nie zapominajcie również, aby prosić o pomoc waszego anioła stróża. Pytania do powtórki. Kim są aniołowie? Czy jedna z osób Trójcy Przenajświętszej stała się człowiekiem? Czy Pan Jezus naprawdę jest Bogiem? Czy Pan Jezus naprawdę jest człowiekiem? Czy Jezus Chrystus jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem? Doskonale. Pytania do katechezy 16. Dokąd udał się Pan Jezus po swoim chrzcie? Dlaczego oddalił się od wszystkich i poszedł na pustynię? Za kogo Pan Jezus się modlił? Jak długo Pan Jezus przebywał na pustyni? Czy podczas tego czasu Pan Jezus jadł lub pił cokolwiek? Czy odczuwał głód? Kto zjawił się na pustyni obok Pana Jezusa? W jakim celu? Co diabeł chciał, aby Pan Jezus zmienił w chleb? Czy Pan Jezus mógłby to zrobić, gdyby chciał? Czy zrobił to? Co Pan Jezus odpowiedział diabłu? Dlaczego? Dokąd diabeł zabrał Pana Jezusa? Co diabeł chciał, aby Pan Jezus zrobił? Czy Pan Jezus odpowiedział diabłu tak? Dlaczego? Kto kogo pokonał?
Czy Pan Jezus popełnił grzech? Co powinniśmy robić, kiedy chcemy być niegrzeczni? Kto nam pomoże? Czy możecie powiedzieć, w jaki sposób diabeł chce skusić dzieci do popełnienia grzechu? Świetnie. Doskonale. Spójrz na te dwa obrazki, które przedstawiają kuszenie diabła. Na którym z nich diabeł jest zadowolony? A na którym nie jest zadowolony? Na którym z tych obrazków Pan Bóg jest zadowolony? A na którym Pan Bóg nie jest zadowolony? Który obrazek pokazuje kogoś, kto słucha Pana Boga? A który obrazek pokazuje kogoś, kto słucha diabła? Do kogo chcecie być podobni? Panie Jezu, chcę robić wszystko tak jak Ty. Proszę Cię, abyś mi pomógł odrzucać pokusy diabła, kiedy on chce mnie nakłonić do złego.